Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest pani Maria Cianciara, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie pracowników ochrony zdrowia, bo tak naprawdę to pracownicy, pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni dbają o zdrowie nasze. Natomiast w ogóle nie przychodzi nam do głowy, że pracownicy są narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W znacznym stopniu zależy to bezpieczeństwo od warunków panujących w miejscu pracy. Tak, to bezpieczeństwo związane jest bezpośrednio z miejscem pracy. Miejscem pracy naszym, pracowników ochrony zdrowia, są nie tylko placówki ochrony zdrowia, podmioty lecznicze, szpitale, poradnie, ale tak jak w przypadku ratowników medycznych, którzy jeżdżą w karetkach pogotowia, tak jak pielęgniarki środowiskowe udzielające pomocy pacjentom w ich miejscu zamieszkania. Także widzimy, że tych miejsc pracy, w których my jesteśmy, w których udzielamy świadczeń, jest wiele. No właśnie, i na jakie niebezpieczeństwa narażony jest personel medyczny podczas wykonywania codziennych zadań? Tutaj możemy sobie podzielić na kilka grup te nasze niebezpieczeństwo w pracy, bo po pierwsze jest to związane z wykonywaniem czynności manualnych i tutaj będą to zranienia, zakłucia wywołane poprzez sprzęt, którym się posługujemy, poprzez tempo pracy. Tak, czyli, ale jeżeli mówimy o sprzęcie, czyli co to jest za sprzęt, który można się zranić? To są igły do iniekcji, igły zakładane, kaniule do naczyń dożylnych, to są ampułki, to są zakładanie szwów, czyli igły, bo tutaj mówimy o całym personelu, o szyciu ran. To są również sprzęty dotyczące udzielania wszelkiej pomocy, tak, czyli to, co robimy na szybko, chociażby skalpele, chociażby nakłuwacze przy pobieraniu glukozy, przy nakłuwaniu do badań opuszka palca, czy też pobieraniu ogólnie krwi do badań. Wydawać by się mogło, że nie ma tutaj takiego niebezpieczeństwa, a jednak z czym to jest związane? Czy to jest z niewiedzą personelu medycznego, czy z innych powodów? To znaczy tak, tutaj wiedzę personel posiada. Musimy się troszeczkę cofnąć, ponieważ już w 2010 roku dyrektywa unijna zwróciła uwagę na problem zakłuć i zranień personelu medycznego. Tych zakłuć i zranień wykonywanych w ciągu swojej pracy codziennej. I tutaj właśnie ten sprzęt, który wcześniej wymieniłam, starano się zwrócić uwagę, czy personel wykonujący pracę tym sprzętem zgłasza te wszystkie drobne zranienia, mniejsze, większe, do swoich bezpośrednich przełożonych, zgłasza w swoich jednostkach. Tutaj zaczęliśmy też, powstało takie duże badanie, anonimowe badanie wśród personelu, ile razy w ciągu swojego życia zawodowego zraniłeś się, czy zgłosiłeś ten fakt swojemu bezpośredniemu przełożonemu. No i tutaj dopiero zaczęły nam pokazywać się cały obraz związany z tymi zranieniami i zakłóciami. No bo to, że pielęgniarka, lekarz się zrani, to prowadzi do zakażeń różnego rodzaju, później do choroby. No więc dużo jest tych takich przypadków? To znaczy tak, z szacunków, z badań, których przeprowadzane były, szacuje się, że dochodzi do około 37 tysięcy zranień właśnie związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. To jest w ciągu roku? Tak, to jest w ciągu roku. To jest duża liczba. To jest duża liczba. I teraz tak, aby zapobiec temu i pokazać, jaka to jest ranga problemu, rozpoczęliśmy taką akcję, czyli powstała koalicja na rzecz bezpieczeństwa szpitali. I o co nam tutaj głównie chodziło? Przede wszystkim chodziło nam po pierwsze o zapoznanie pracowników poprzez serię szkoleń z tym, że takie zakłucia w pracy mogą występować. Jak zapobiegać
tym zakłóciom i zranieniom. Jakiego sprzętu używać? Bo tutaj firmy poszły nam naprzeciw i już mamy sprzęt, który jest tak zwanym sprzętem bezpiecznym, który ma mechanizmy zabezpieczające przed zakłóciem, gdzie igła chowa się po prostu, aby nie doszło do zakłucia, gdzie mamy skalpele z przesuwaną zasuwką, aby też nie doszło do skaleczenia, do zranienia. Także już taki sprzęt na rynku mamy. Kwestia jest tego typu, aby personel wiedział, że taki sprzęt jest. Również, że pracodawcy, aby zakupowali taki sprzęt dla swoich pracowników. No i szkolenia, aby uświadomić pracownikom, jak ważne jest ich własne zdrowie, a jeżeli oni będą zdrowi, będą sprawni, więc i nasi pacjenci będą przez to też zaopatrzeni, że tak powiem, bardziej, bo będzie ten personel sprawny całkowicie, tak? Nie dochodzi do zranień, nie dochodzi do zakłóceń, nie dochodzi do zakażeń, o których pani wspomniała. No właśnie, a jeżeli do zakażeń dochodzi, to jakiego rodzaju to są zakażenia? To znaczy tak, tutaj w tym kierunku takich badań żeśmy daleko nie prowadzili, dlatego że najczęściej dochodzi do zranienia czystym sprzętem. Natomiast są doniesienia o tym, że jeżeli dochodzi do zakłucia sprzętem od pacjenta, to najczęściej mamy tutaj do czynienia z drobnoustrojami krwiopochodnymi, czyli wirusami typu WZW typu B, WZW typu C. Również zdarzały się przypadki zakażeń wirusem HIV. My tutaj też opieramy się w Polsce na badaniach zachodnich, które bardzo szczegółowo i dokładnie ten temat opracowały. My, że tak powiem, staramy się tutaj dotrzeć do wielu naszych pracowników, do ich świadomości i tutaj wskazać właśnie, że co należy zrobić, aby do zakłóć i zranień nie dochodziło, a co, jak należy postępować w przypadku, kiedy te zranienia są. Kiedy jest największe ryzyko zarażenia, na przykład na zakłucie, zranienie, bo już wiemy, że do osób, które należą do najbardziej poszkodowanych w tej kwestii, no to są pielęgniarki i lekarze. Czy to są sale chorych, oddział intensywnej terapii, gabinety zabiegowe? Tutaj byśmy się skupili bardziej na gabinetach zabiegowych, tam gdzie mamy również do czynienia z pacjentem niespokojnym, gdzie mamy do wykonania kilka czynności manualnych, tych czynności polegających na pobraniu krwi, czy wykonaniu iniekcji, czy założeniu kaniuli dożylnej. Kiedy mamy właśnie pacjenta niespokojnego, trudno mu czasami wytłumaczyć, że powinien być spokojny w sensie, że co będziemy mu wykonywać, jaka to będzie czynność. Również te czynności są związane nie tylko z pacjentem, ale również z prawidłowym postępowaniem ze sprzętem po jego użyciu. Czyli tutaj kłaniają się kolejne działania edukacyjne polegające na tym, że jeżeli miałeś do czynienia ze sprzętem ostrym, bezpośrednio po użyciu odłóż go w miejsce do tego przystosowane. Czyli jest to bezpieczny pojemnik, sztywny pojemnik na ostry sprzęt. Ja mam tutaj przed sobą takie badania, które przeprowadzono wśród personelu medycznego w losowo wybranych szpitalach w Polsce i one wykazały, że wśród 100 badanych lekarzy aż 98 deklarowało incydent zakłucia igłą przynajmniej raz w roku. Takie sytuacje się zdarzają. Proszę pamiętać też, że umiejętność posługiwania się sprzętem ostrym nabywamy w trakcie praktyki. I tutaj lekarze wykonują również iniekcje. Te iniekcje z reguły są iniekcjami dostawowymi, czyli takimi trudnymi iniekcjami. Są to iniekcje polegające przez robienie biopsji, przez nakłucia lędźwiowe, czyli widzimy, że też ten zakres prac, gdzie są używane ostre sprzęty, w grupie lekarzy jest duży. Więc w związku z tym liczba tych zakłuć
też jest liczbą dużą. O czym to też może świadczyć? Może świadczyć o tym, że osoby może są zbyt mało wyedukowane w temacie zakłuć i zranień, zabezpieczenia się. Może tutaj też nie posiadają wiedzy dotyczącej, że mogą posługiwać się sprzętem bezpiecznym, ale czasami też mamy trudne warunki pracy, z którymi się spotykamy, gdzie umiejętność użycia bezpiecznego sprzętu w warunkach ekstremalnie trudnych, tak, wynikających ze stanu pacjenta, wynikających z pośpiechu wykonywanych czynności, mogą generować właśnie te zranienia bądź zakłucia. Czyli potrzebna jest wiedza i profilaktyka. Personel medyczny musi prowadzić profilaktykę. Tak. Ta wiedza, tutaj nie tylko wiedza teoretyczna, ale w tej chwili możemy również tą wiedzę praktyczną przekazać na zasadzie pracy na fantomach. Mamy fantomy, gdzie możemy wkłuć się, możemy wykonać iniekcję, możemy pobrać krew. Czyli wyrobić w sobie jak najlepsze umiejętności prawidłowego postępowania z ostrym sprzętem. Wiadomo, że wszystkiego nie da się przewidzieć, ale możemy te umiejętności ćwiczyć. Tutaj też w każdej placówce ochrony zdrowia powinna być przygotowana, opracowana procedura dotycząca postępowania w przypadku zranienia, w przypadku skaleczenia. My mówimy, że jest to procedura, która dotyczy tak zwanej ekspozycji zawodowej. Tak, na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał. Dlatego też w każdej placówce taka procedura powinna być opracowana. A to, że procedura jest opracowana, to również każdy pracownik powinien się z nią zapoznać, aby wiedzieć, co ma zrobić w przypadku, kiedy już dojdzie do zranienia. Wydawałoby się, że pielęgniarka czy lekarz, no to są te osoby, które najbardziej są uświadomione, a czy w życiu rzeczywiście tak jest? Życie jest nieprzewidywalne i proszę mi wierzyć, że temat ekspozycji zawodowej, temat zakłuć, zranień, tak jak temat higieny rąk, to jest temat, który należy powtarzać wielokrotnie, który należy wielokrotnie przypominać. Proszę pamiętać, że my mówimy tak, wiemy, znamy, natomiast w momencie, kiedy dojdzie do incydentu, działamy w stresie, działamy szybko, więc czasami zdarza się, że zapominamy, co w tym przypadku należy zrobić, jak należy postąpić. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Bo raz, że dochodzi do zakażenia też zarazkami, później z tego rozwijają się choroby, no i taki lekarz, pielęgniarka idzie na zwolnienie lekarskie. Tak, takie sytuacje też mogą być, bo w zależności od tego, jak duża jest ekspozycja, jak duże jest zranienie, z jakim materiałem mieliśmy do czynienia, o jakim profilu był pacjent, to tutaj też wiadomo, że takiego pracownika wyłączamy z pracy. Tak? Czy jest to jeden dyżur, więcej dyżurów, czy pracownik musi się poddać serii badań, chociażby aby wykluczyć WZW typu C chociażby, czyli pierwsze badania bezpośrednio po ekspozycji, następne w zależności od statusu, czy po dwóch, czy po trzech miesiącach. Czyli widzimy, że tego pracownika wtedy obejmują działania profilaktyczne, obejmuje opieka, monitoring, patrzymy, co się dzieje. Także tutaj też ważne jest, aby pracownik wiedział, znał, jak ma postępować, do kogo ma się zwrócić i co dalej zrobić w przypadku wystąpienia ekspozycji, aby nie doszło do dalszych poważniejszych powikłań. Z tych badań, które zostały przeprowadzone, wynika, że pracownicy służby zdrowia uznawani są za grupę zawodową najbardziej narażoną na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym w środowisku pracy. Tak,
I teraz tak, tutaj dla nas ten materiał potencjalnie zakaźny. Pierwszym materiałem to jest krew, a inne potencjalne zakaźne materiały to są wszystkie wydaliny, wydzieliny człowieka, czyli to jest ślina, to są płyny owodniowe, to są mazie stawowe. Także tego to jest wszystko, co punktujemy od pacjenta z biopsji. Czyli widzimy, że tego materiału, który może być potencjalnie zakaźnym, też jest dużo. Stomatolodzy, prawda, tutaj też są narażeni, przecież jama ustna, zabiegi, gdzie dochodzi też często do podkrwawiania i ta krew wymieszana z śliną, to też stanowi potencjalnie zakaźny materiał. Personel medyczny pracuje w rękawicach, takich gumowych. To nie jest wystarczająca ochrona. Teraz tak, tutaj najczęściej w tej chwili pracujemy w rękawicach nitrylowych, które mają nas zabezpieczać przed tym materiałem zakaźnym bądź potencjalnie zakaźnym. Natomiast proszę pamiętać, rękawice nigdy nie zabezpieczają w 100%. Może zdarzyć się mikro dziurka, której nie widzimy gołym okiem. Może być również przerwanie rękawicy poprzez wykonywanie czynności, bo możemy się przez rękawicę również zakłuć, ale również poprzez nieprawidłowe zdejmowanie rękawicy. Dlatego też należy pamiętać, że po użyciu rękawic ważnym elementem jest dezynfekcja dłoni środkiem alkoholowym, który zabezpiecza nas jeszcze dodatkowo właśnie przed zabrudzeniami tym materiałem potencjalnie to zakaźnym. Ja jeszcze zapytam o taką kwestię, bo do każdego pacjenta są jedne rękawice, no to wiadomo, żeby nie przenosić zarazków, żeby też pacjenta nie zarazić. Czyli po zdjęciu takich rękawic za każdym razem trzeba te ręce dezynfekować. Tak. Ta dezynfekcja to też pewnego rodzaju osłabia odporność. To znaczy tutaj my jako pracownicy musimy pamiętać o tym, że higiena rąk to jest ten podstawowy element zabezpieczający zarówno nas, jak i naszych pacjentów, ale również w skład opieki nad naszymi dłońmi to jest też mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekcja, ale również stosowanie emulsji i kremów, aby odbudować naskórek. Także my te wszystkie elementy musimy brać pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o środki do dezynfekcji, tutaj należy wybrać dobre środki do dezynfekcji. Co to znaczy dobre środki do dezynfekcji rąk? Czyli takie środki, które mają spektrum działania na bakterie, grzyby, wirusy, jak i są bezpieczne dla pracowników, bo w swoim składzie mają substancję lekko nawilżającą, czyli nie powodują wysuszenia skóry rąk, pękania skóry rąk. Mówi się, że personel medyczny jest z drugiej strony uodporniony, bo jak tak często ma do czynienia z tymi zarazkami różnymi, to się uodparnia. Czy rzeczywiście tak jest? No a jak to wygląda w dobie koronawirusa? Czy też było dużo przypadków zakażeń? No tutaj to każda placówka musi sobie odpowiedzieć sama na to pytanie, jak to się kształtowało w przypadku danej jednostki. Bo proszę pamiętać, że tutaj my w placówkach ochrony zdrowia otrzymywaliśmy środki ochrony indywidualnej, maski różnego typu, mieliśmy przyłbice, mieliśmy rękawice, kombinezony, mieliśmy dużo szkoleń. Natomiast oprócz tych takich zakażeń, które występowały bezpośrednio związanych z naszym pracą, musimy również mieć na względzie zakażenia, które występowały poza miejscem pracy. Część tych zakażeń koronawirusem to były zakażenia rodzinne, to były zakażenia związane z innymi miejscami niż miejsce pracy. No dobrze, więc powstała taka deklaracja, bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent. Tak. Tutaj grupa inicjatywna zebrała się, aby popracować nad właśnie wytycznymi, nad zaproponowaniem placówkom wdrożenia bezpiecznych procedur dla pracowników ochrony zdrowia.
Zebraliśmy się jako taka rada ekspertów. W skład tej rady na początku były pielęgniarki, później doszli do nas lekarze. Tutaj żeśmy starali się zebrać grono ludzi, którym zależy na tym, aby bezpieczeństwo personelu było takim nadrzędnym celem w placówkach ochrony zdrowia. Tutaj chcemy zrobić taki ukłon w kierunku podmiotów leczniczych, aby te podmioty lecznicze, to jest w tej chwili w trakcie opracowań, w trakcie konsultacji, aby placówki ochrony zdrowia zechciały przystąpić do dobrowolnej certyfikacji związanej właśnie z promowaniem bezpiecznego szpitala poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznego sprzętu, bezpiecznych warunków pracy. Także tutaj to jest naszym takim głównym celem, żeby te zachucia, zranienia, ta ekspozycja zawodowa była, jeżeli już, to w jak najmniejszym odsetku występowała u pracowników. Wiadomo, że tutaj możemy się chronić, możemy mieć sprzęt, ale jeszcze ważne jest, żeby wiedzieć, jak się chronić i jak ten sprzęt używać. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Maria Cianciara, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Bardzo Państwu dziękuję, pani redaktor, dziękuję również. Forum Radia Rock Parada.